Przegląd wydarzeń tygodnia zaczynamy od sieci szerokich możliwości. Kamery monitorujące miasto, miejskie hotspoty z bezpłatnym dostępem do internetu, bezpłatna telefonia VoIP i darmowy internet w instytucjach samorządowych. To tylko niektóre z możliwości miejskiej sieci szerokopasmowej. W Gliwicach już się sprawdzają. Sieć szerokopasmowa będzie więc rozbudowywana. Nie tylko u nas, ale także w innych śląskich miastach. Gliwice jako lider międzygminnego projektu pozyskały na ten cel 27 milionów złotych z Unii Europejskiej. 30 sierpnia w ratuszu na gliwickim rynku została podpisana umowa gwarantująca dofinansowanie projektu. Więcej na ten temat w Ekspresie z 3 września. Początek września zawsze wiąże się z tym, że pustoszeją kąpieliska i place zabaw, a gwarno robi się na szkolnych korytarzach. Tym razem miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w nowym zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 przy ulicy Kilińskiego. To pierwsza placówka tego typu w naszym mieście. Zespół utworzono przez połączenie przedszkola miejskiego nr 2 oraz szkoły podstawowej nr 16. W gliwickiej oświacie bardzo wiele się zmienia i nie chodzi tylko o wygląd szkół, które z każdym rokiem są piękniejsze. Ponad 60% placówek oświatowych jest już po gruntownych modernizacjach. Więcej na ten temat we wtorkowym Ekspresie. Przyznano nagrody w 3. edycji konkursu Marka Śląskie. Wśród laureatów znalazła się jedna gliwicka spółka miejska. W kategorii usługa nagrodzone zostało Śląskie Centrum Logistyki. Konkurs Marka Śląskie ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Takich miejsc jak to w Gliwicach z całą pewnością nie brakuje. Jednak każdy kolejny plac zabaw to powód do radości, a cieszą się najbardziej ci, którzy na co dzień z nich korzystają. Tym razem huśtawki i karuzele pojawiły się w Sośnicy. Warto dodać, że ich zakupem nie zajęło się miasto, ale firma kosmetyczna Nivea. Firma ta prowadziła akcję 100 placów zabaw na stulecie Nivea. Obiekt w Gliwicach jest 101. Dlaczego więc Nivea go wybudowała? Sprawdź w Środowym Ekspresie. 4 września w Gliwicach gościła ekipa popularnego programu śniadaniowego Kawa czy Herbata, emitowanego na antenie Telewizji Polskiej. To element ogólnopolskiej kampanii promującej Gliwice jako gospodarza 8. Generalnego Zgromadzenia Światowego Stowarzyszenia Technopolii, które odbędzie się w dniach od 10 do 12 września. W ramach tej największej innowacyjnej imprezy w Europie odbędzie się m.in. Międzynarodowa Konferencja o roli innowacyjności w walce z kryzysem gospodarczym oraz Międzynarodowe Warsztaty UNESCO. Z myślą o mieszkańcach zorganizowanych zostanie wiele wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, m.in. koncert Ewy Farnej i Blue Cafe, a także maraton filmów science fiction i piknik rodzinny. Więcej na ten temat w Ekspresie z 5 września. A skoro o wysokich technologiach mowa, to warto powiedzieć o firmie i3D. Do tej pory wirtualna rzeczywistość kojarzyła się głównie ze światem gier komputerowych. Dziś ma poważne zastosowanie w edukacji, medycynie, kulturze i przemyśle. Dzięki niej można stać się turystą spacerującym po uliczkach starożytnego miasta, studentem medycyny operującym serce na ekranie komputera, czy też przedsiębiorcą, który może obejrzeć swoją inwestycję, zanim ona powstanie. Ta unikalna technologia powstaje w firmie i3D, działającej w gliwickim technoparku. i3D przygotowuje projekty dla takich firm jak Boeing, BP czy Samsung. Współpracuje również z wyższymi uczelniami i samorządami. Więcej na ten temat w czwartkowym Ekspresie. To piękna tradycja, tradycja, którą należy pielęgnować. Gliwiccy rolnicy co roku dziękują Bogu za zebrane plony. Nie inaczej było i tym razem. W gliwickiej dzielnicy Ostropa odbyły się tradycyjne dożynki. Prezydent Gliwic podziękował rolnikom za pracę. Chwilę później z mieszkańcami obecnymi na dożynkach podzielił się chlebem otrzymanym od starostów. Więcej na ten temat w Ekspresie z 6 września. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia za tydzień.